I myślę, że w imię Boże możemy zaczynać teraz. Już zaczynajmy w imię Boże. A więc ta konferencja jest podzielona na takie trzy części. Po pierwsze, czym jest walka duchowa? Krótko, zwięźle i na temat, mam nadzieję. Po drugie, grzech, czyli to, z czym walczymy i z kim walczymy. I po trzecie, będzie kwestia, na jakim terenie walczymy. Nie? To, o czym już wspominałem tu niejednokrotnie, czyli walczymy na terenie naszego serca. I tam jakby będzie, nie jakby, tylko będzie przedstawiony biblijny obraz serca. Nie mylić tego właśnie, jak ktoś studiuje medycynę, nie? Czy ktoś jest tam w weterynarii nawet, nie? Czy ktoś ma zamiłowania i zacięcie do biologii, nie? Z pompą taką, która przepompowuje krew. Nie, tu będzie kwestia po prostu podana jakby tego, czym to serce jest w ujęciu biblijnym. Też nie skomplikowanie, nie za długo. No wobec powyższego, czym jest zasadniczo walka duchowa? Ona jest, tak, można by ją było scharakteryzować tak. Jest to taki niewidzialny bój, w którym człowiek stawia opór złu i walczy, aby nie zostać pokonanym przez pokusy. Nie? I teraz by sobie trzeba było zadać takie pytanie, tak konkretnie sam sobie je zadaj, sama zadaj je sobie. Czy ty walczysz? Czy ty walczysz z pokusami? Czy uświadamiasz sobie coś takiego, że doświadczasz w swoim życiu pokus? Że doświadczasz działania kogoś, tak jak powiedziałem tu przed chwilą we wprowadzeniu, który cię nienawidzi i chce twojej zguby i przychodzi z konkretnymi propozycjami, do czegoś cię zachęca, przedstawia ci coś jako dobre. Czyli jest to niewidzialny bój, walka duchowa, w którym człowiek stawia opór złu i walczy, aby nie zostać pokonanym przez pokusy. Pokusy, można by było powiedzieć, to są takie podszepty, popędy, drzemią gdzieś w głębi serca człowieka, ale się często budzą i wyłaniają z agresywną siłą, przybierając oblicze zwodniczych skłonności. Tak by to można było określić już teologicznie, ale zasadniczo jest tak. Są w nas, zauważmy, przez grzech pierworodny, każdy z nas ma pragnienie, z jednej strony jest, przez grzech pierworodny jest zachwiana ta fundamentalna harmonia w nas, która była po stworzeniu człowieka przez Boga jako istoty dobrej, z gruntu i z natury, człowieka jako istoty, która nie znała zła. Miała wolność, ale nie znała zła. I kiedy uległa pokusie, kiedy człowiek uległ pokusie, odkrywa w sobie też zupełnie inne pragnienia. Pojawiają się inne pragnienia, nie tylko dobra, nie tylko altruizmu, ale pragnienia skupienia na sobie, pragnienia, żądze, oparcie się na cielesności, na ciele człowieka. Bardzo mocno. I w tym momencie właśnie one czasami, właśnie kiedy są niekontrolowane, kiedy gdzieś tam wypływają z naszego serca, przybierają takie oblicze skłonności, które nas zwodzą. Mamy skłonności do zła. Nie? To sobie też trzeba, myślę, uświadomić. I coś, czego nie wiemy, że my jesteśmy w stanie pokusom się przeciwstawić. Jesteśmy w stanie się im przeciwstawić, ale pytanie takie się pojawia. Czy my jesteśmy w stanie definitywnie je stłamsić, zniszczyć w nas samych? Odpowiedź jest niestety negatywna. Nie. Do śmierci nie damy rady zniszczyć w nas pokus. Możemy je zwalczać, możemy się im przeciwstawiać, ale one będą się pojawiały nieustannie. Będą się pojawiały no gdzieś tam jako też podszepty, pragnienia, pożądliwości, jak chęci ucieczki od czegoś, co jest dobre, odejścia od Boga, od dobra, to konkretne pokusy się pojawiają. Ale jesteśmy w stanie je zwalczyć. I teraz ktoś może powiedzieć, że to wobec czego jestem zniechęcony, mogę być zniechęcony, bo do końca życia walczyć mi trzeba. No trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście to jest prawda. Do końca życia będziemy walczyć. I dlatego chrześcijanin codziennie powinien się modlić o to. I to już kolejne pytanie, czy się modlisz? Kolejne pytanie do ciebie o to, żeby nie ulec pokusom. Kto z nas rano wstając w paciorku swoim porannym w modlitwie mówi do Boga: Boże, proszę Cię, chroń mnie przed pokusami, chroń mnie, abym im nie uległ. Jakby zauważ, z naszej świadomości współczesnych chrześcijan ta modlitwa ucieka. I trzeba się modlić, bo jesteśmy w stanie się im przeciwstawić. I Orygenes kiedyś powiedział takie mądre zdanie, też je sobie tu wypisałem. Pokusa czyni człowieka albo męczennikiem, albo bałwochwalcą. Czyli jeżeli człowiek staje wobec pokusy, staje do walki, uświadamia ją sobie, no to jest męczennik, walczy z tą pokusą. Przeciwstawia się złu.
A kiedy jej ulega, kiedy z nią nie walczy, kiedy w jakimś sensie nawet jej, w jakimś sensie nawet sobie jej nie uświadamia, to okazuje się, że można powiedzieć, okazuje się, że staje się bałwochwalcą, chwali bałwany, chwali jakieś idole, przekracza pierwsze przykazanie. I nieprzypadkowo, słuchajcie, pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I to jest to. I co się dzieje we współczesnym świecie? Że wielu chrześcijan przyzwyczaiło się do tego, że ulegają pokusom. Jestem słaby, ja sobie z nimi nie dam rady, ja nie pokonam moich pokus, nie? Nic się nie da z nimi zrobić. A chyba jeszcze większa liczba żyje w przeświadczeniu, że w ogóle się w przeświadczeniu albo inaczej, w jakiejś nieświadomości i w ogóle się im nie przeciwstawia. Idą za pożądliwością, popędami, za pragnieniami, spełnienie wszystkich swoich pragnień, różnych takich, to chcę, za tym idę, to chcę, nie patrzę, czy dobre, czy złe, po prostu tego chcę. Nie uznaje grzechu. Dzisiaj poczucie grzechu zanika i wielu chrześcijan idzie po prostu tą drogą. Nie walczy z nimi. Nie uświadamia sobie nawet wielu z nich, że z nimi im się można przeciwstawić. Nie? I co by tu nie powiedzieć, no walka z pokusami jest bardzo ciężka, ale bez niej chrześcijanin poddaje się mentalności ziemskiej. To jest to, co święty Jan, u niego jest bardzo mocno jakby to jest widoczne, ten podział, ta dychotomia, świat i ci, którzy nie są ze świata, i Jezus, Bóg. I jeżeli, słuchaj, nie walczy się z pokusami, jeżeli się im ulega, jeżeli się nie przeciwstawia złu, wchodzi się w mentalność tego świata, wchodzi się w myślenie tego świata, wchodzi się w wartościowanie tego świata, które często jest dala od Boga. I teraz znowu przyjmijmy taki podział świętego Jana. Świat to jest to, co jest dalekie od Boga, co jest dalekie od Jezusa, co się Mu zawsze przeciwstawia, co należy gdzieś w jakimś sensie do złego ducha, do szatana, świat. I ulega się mentalności tego świata, nie? Zaczyna się to tak, że człowiek dopuszcza w sobie istnienie dwóch rzeczywistości, nie? Takich religijnych postaw i bałwochwalczych alienacji. Z jednej strony ktoś na początku przychodzi do kościoła, się modli, ale z drugiej strony, i zauważcie, ci, którzy się nie spowiadają, często nie uznają grzechu, nie uznają, że istnieje coś takiego jak grzech. Ci, którzy mogą się usprawiedliwić przed samym sobą albo przed samym Bogiem, robiąc sobie rachunek sumienia, przepraszając Go za grzechy, oni to uznają. Potem już się od kościoła odchodzi. W nich jest na pierwszym etapie taka dychotomia wielka. Z jednej strony jest ta religijna postawa, bo się gdzieś tam modli, ale z drugiej strony nie ma tego oparcia się na Bogu konkretnie. Jest alienacja, jest odejście od tego, nie? I to jest duchowa schizofrenia się pojawia, bardzo niebezpieczna. I potem zwycięża, jeżeli się człowiek nie nawróci, nie opamięta, zwycięża co? No pójście za złem, odejście od kościoła, akty apostazji, nierozpoznanie gdzieś tam Chrystusa w kościele i tak dalej. Tu by można było tych przykładów mnożyć, nie? Może właśnie dojść do całkowitego wyzbycia się wiary. I to jest ważne zdanie. Myślę, że warto sobie je zapamiętać, że kiedy człowiek przestaje żyć tak, jak myśli, zaczyna w końcu myśleć tak, jak żyje. Nie? Kiedy człowiek przestaje żyć tak, jak myśli, czyli czasem coś czuje, coś słyszy, coś go ciągnie do dobra, ale on to zabija w sobie, on w tym kierunku nie idzie, to zaczyna potem po prostu myśleć tak, jak żyje. Sam się usprawiedliwia. To nie jest grzech, to nie jest zło, to nie jest nic strasznego. Ja jestem jeszcze w miarę w porządku. Ja to nic się nie dzieje, nie? Często to tu gdzieś powtarzam. Kiedy człowiek przestaje żyć tak, jak myśli, zaczyna myśleć tak, jak żyje. Warto to sobie gdzieś tam zapamiętać i odnieść do wielu naszych nawet życiowych decyzji. I trzeba zatem wziąć tę walkę na serio, nie? I człowiek, który nie wierzy, że powinien walczyć, jest powierzchowny. Jest kimś, kto nie zna samego siebie. Jest kimś, kto jest nieustannie zwyciężany przez pokusy. Także nawet już tego nie zauważa. Są tacy ludzie. Zauważcie, spełniający każde swoje zachcianki. Żyjący gdzieś poza jakąś moralnością chrześcijańską bardzo często. Gdzieś na początku może wierzący, a potem jest ta kwestia. I słuchaj, teraz jeżeli chodzi o pewną bardzo ważną, też istotną sprawę, to zbudowanie emocjonalne, takiej mocnej osobowości człowieka, zbudowanie też tej duchowej sfery w człowieku jest niemożliwe bez walki wewnętrznej. To nas umacnia, nie? Ta walka wewnętrzna. Rozeznawanie między dobrem a złem, nie? Trzeba umieć. Trzeba słuchać swojego sumienia, trzeba formować sumienie, trzeba je kształtować.
bo inaczej wszystko będzie dobre. Będziemy żyć w tolerancji, nie wtrącę się w niczyje inne sprawy, bo po co? On nie grzeszy, nie ma grzechu, nie ma dobra, nie ma zła. To, co jest dobre albo złe, zależy ode mnie. Tak sobie mogę myśleć, kształtować, formować. Przecież widzicie konkretnie, że są tacy ludzie. Nie? Może gdzieś już w nas powoli też to myślenie się budzi, oby nie. I teraz nie ukształtujemy w sobie takiej mocnej, duchowej osobowości, mocnej osobowości, mocnego ducha, jeżeli nie walczymy. Jeżeli nie ćwiczymy się w rozeznawaniu dobra i zła, a my mamy ten radar, który w nas pokazuje, co jest dobre, a co złe. To jest sumienie. Człowiek nie słucha, człowiek wykoślawia swoje sumienie. Nie? I teraz człowiek musi stanąć w tej postawie radykalizmu. On mówi się fanatyzm, jesteś fanatykiem. Nie, tak, tak, nie, nie i tyle. Jezus sam tak mówi, nie? Co nadto od złego pochodzi? Jest dobro, jest zło, nie ma czegoś pomiędzy dobrem a złem, nie ma 30% zła i 70% dobra, nie ma. Nawet zasada moralna mówi konkretnie, że nie możesz przez złe, do dobrych celów poprzez złe środki dążyć, do dobrego celu. Nie możesz dążyć złymi środkami do dobrego celu. I tak jak kiedyś mówiłem w kazaniu, czy Jezus, który by powiedział na przykład, powiedziałby tak, dobra, tu jest 60% dobra, a 40 zła, w tym przypadku to nie jest grzech. Czy Jezus by tak powiedział? On był radykalny. Nie bójmy się radykalizmu. To nie jest fanatyzm. To jest rozeznanie pomiędzy dobrem a złem i pójście w stronę dobra, pójście chrześcijanina. Często się dokonuje w walce, często się dokonuje właśnie wbrew emocjom, uczuciom, wbrew temu, do czego nasze serce ciągnie. Pożądliwe gdzieś. Emocjonalność nasza, to wszystko. Ale tak jest, nie? Trzeba mówić nie egocentrycznym popędom, które nas wyobcowują i przeczą naszym relacjom z samym sobą, z Bogiem i z innymi rzeczami. Relacjom także, które powinny się charakteryzować wolnością i miłością. Grzech zniewala, niestety. I teraz konkludując, pierwszy punkt kończymy po 10 minutach. Konkludując, można by było powiedzieć, że dla człowieka i chrześcijanina istotne znaczenie ma co? Asceza. Wiesz, co to znaczy? Asceza. To znaczy ćwiczenie. Czy jesteś ascetą? My sobie wyobrażamy wychudzonych, siedzących na gwoździach albo tam gdzieś, nie? Na palu Szymon Święty, słupnik na słupy, 130 godzin, Święty Aleksy, asceta totalny, nie? Leżał pod drzwiami swojego domu. Nie. Asceza to jest ćwiczenie. To jest po prostu nieuleganie pokusom. To jest ćwiczenie swojej woli też często. To jest ćwiczenie opierania się złu. Opierania się temu, do czego gdzieś nas ciągnie. To jest ćwiczenie. O tym chyba trzeba sobie też więcej powiedzieć, nie? Asceza. To jest czasem post, to jest odmówienie sobie czegoś, co sprawia mi wielką przyjemność, ale nie dlatego, że gdzieś tam, nie wiem, tylko pracuję tylko i wyłącznie na sobie, ale ze względu też na Chrystusa. Ofiara jakaś poniesiona konkretnie w życiu, to jest asceza. Nie zjem tego mięsa w piątek chociażby. To jest ascetyczne, to jest pierwszy krok do ascezy. Post piątkowy, jeżeli nie pościsz, bo ci coś tam wypadnie, albo zapominasz o tym, albo coś ci wypadnie, to zacznij. To jest pierwszy krok do ascezy. Do pracy nad sobą. Do tego, żeby zmagać się z pokusami. Nie? To jest właśnie istotne. I będzie wtedy pełne życie w Chrystusie. To jest to. Czyli dla człowieka i chrześcijanina istotne znaczenie ma asceza. A za chwilę, dlaczego, to o tym za chwilę. Grzech. Drugi punkt tej konferencji. Abba Antoni. Myślę, że warto do takiej książki sięgnąć. Może też ją kupię, zamówię. Apoftegmaty ojców pustyni, czyli wypowiedzi, takie słowa, zdania, ojców, myśli ojców pustyni, sentencje bardziej. Mówi tak, ojciec Abba Antoni. Takie jest oto wielkie dzieło człowieka. Winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać się aż do ostatniego oddechu. I tutaj myślę, że oni, ojcowie pustyni, wiedzieli, co robią, wiedzieli, co mówią. Oni się zmagali z pokusami nieustannie, zniechęcenia i tak dalej. O Acedii chociażby sobie powiemy. Ewagriusz z Pontu to pojęcie wymyślił. To w następnym tam, w którejś konferencji kolejnej pojawi się Acedia. Doświadczali też pokus. Odchodzili od świata, żeby doskonalej żyć. Żyli w głębokiej ascezie, pośród postów, modlitwy, pewnych umartwień, ale takich rozsądnych. I myślę, że warto też zajrzeć, słuchajcie, do listu do Rzymian według świętego Pawła, który mówi tak, że ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Zauważcie, tu jest już jest jakiś
fundament, jest jakaś wskazówka dla nas, nie? Życie według Ducha, do którego Cię wzywa święty Paweł, a za nim Jezus, obejmuje po pierwsze poznanie siebie i mechanizmów, jakimi rządzi się pokusa. O tym na następnym spotkaniu. I rozpoznawanie swojej szczególnej słabości, aby móc podjąć zdecydowaną walkę z grzechem. I tu pytanie Ci stawiam takie. Czy wiesz, jaka jest Twoja największa słabość? Czy wiesz, jaka jest Twoja największa słabość? Ponieważ to życie według Ducha, ono, przypomnę, powtórzę, obejmuje poznanie siebie i mechanizmów, jakimi rządzi się pokusa. Zauważcie, przecież to można, nie? Rozpoznać. Można. Trzeba się znać z tej strony słabości. Demon nas z tej strony zna. Wie, co jest Twoją największą słabością i tam będzie ładował. Przypomnę świętego Ignacego Loyole, który mówi, że demon na gmach naszej wiary, demon nasz gmach chce rozwalić i robi to tak. Najsłabszą cegiełkę wyciąga, poluzuje następną i łups, nie? Uderza w słabość. Znasz swoje słabości. To jest to pytanie. I potem podjąć zdecydowaną walkę z grzechem. Jak rozpoznajesz po prostu, że masz jakiś grzech, na przykład z czystością, z problemy takie i na przykład to może się wiązać, to już mówiłem nie raz przecież, warto sobie przy tej okazji przypomnieć, może się wiązać niekoniecznie z Twoją lubieżnością i tak dalej, że jesteś nieczysty, totalnie możesz myśleć, nie. Może się wiązać z wypracowaną przez jakieś, od jakiegoś czasu reakcją na stres. I wtedy, kiedy doświadczasz stresu, obciążenia, tak reagujesz, niestety. No to sobie gdzieś rozpoznaj to. Przyglądnij się, kiedy najczęściej przychodzą pokusy. Jakiegokolwiek grzechu, jakiejkolwiek ulegania, jakiejkolwiek słabości. W którym momencie, jak to wszystko funkcjonuje. Rozpoznaj mechanizm pokusy i zacznij przeciwdziałać. O tym też sobie powiemy właśnie przy konkretnych grzechach. Tutaj dalej. Dlatego nie mówię wszystkiego dzisiaj, żebyście jeszcze kiedyś przyszli. Nie? Jest to. A grzech z greckiego, hamartia, to jest takie słowo, jest tutaj za ojcem Enzo Biankim, tutaj cytuję, jest uosobioną mocą, która działa w człowieku i przez niego, działa przeciwko jemu, jego woli i jak zauważył święty Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Zauważcie, niedawno to było nawet czytane, w zeszłym tygodniu chyba, podczas Eucharystii. Czyli jest to jakaś uosobiona moc, grzech, która działa w nas, w człowieku, w Tobie, we mnie i przez nas działa, tak? Ale działa przeciwko nam. Zawsze grzech działa przeciwko Tobie. Grzech działa przeciwko Twojej woli. I to jest właśnie to. Myślę, że hamartia, to sobie warto uświadomić, grzech. I jeszcze trzeba dać dalej, że każdy z nas tej rzeczywistości doświadcza, czy doświadczać będzie jeszcze, czy doświadczył, która znajduje, no właśnie, znajduje wyraz, bo to jest to ogólna grzech, ogólna taka kwestia, znajduje wyraz w poszczególnych grzechach, w pojedynczych, które mimo różnych zewnętrznych przejawów są zawsze formami negatywnego i niszczycielskiego stosunku do człowieczeństwa. Grzech jest przeciwko Tobie. Nawet ten najprzyjemniejszy, nawet ten najlepszy. Ładuje w nasze człowieczeństwo, uderza w naszą godność. Stawia nas w opozycji do drugiego człowieka, stawia nas w opozycji do Boga. I gdybyśmy mogli powiedzieć sobie tak konkretnie, czym jest grzech, to można powiedzieć, że wszystkie grzechy sprowadzają się do takiej postawy, do negacji przymierza i komunii. Do negacji przymierza i komunii, zerwania komunii. Z kim? Z drugim człowiekiem, z Bogiem. Ale do takiej negacji, w którym ja przeradza się z ja z innymi, ze wspólnoty, w ja przeciwko innym. Ja z Bogiem w jedności łaska uświęcająca. Grzech ja przeciwko Bogu. Grzech mnie zawsze stawia w opozycji do Boga. Neguje Boga, neguje Jego wolę. Grzech we mnie uderza, zauważcie. I grzech też stawia mnie w opozycji do ludzi. Zauważmy, że człowiek, który często żyje w grzechu, nie wie skąd, zdenerwowanie, nastawienie na ludzi, przeciwne właśnie komuś innemu, takie nastawienie negatywne do ludzi, walka jakaś, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział tak, że ludzie, którzy nie spowiadają się często, ludzie, którzy gdzieś często żyją w grzechu, w jakimś sensie to wszystko sprawia, że oni są właśnie tacy zgorzkniali, sfrustrowani, nastawieni przeciwko, rozplotkowani gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Tu można sobie dokładać coś, nie? Czyli ja z innymi
Nie. Ja przeciwko innym. To jest grzech. Przeciwko Bogu, przeciwko ludziom, przeciwko sobie. Nie? I źródła refleksji na temat walki duchowej znajdują się już też w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. Weźmy sobie rozdział 4 Księgi Rodzaju, 7 werset. Grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Wielu ludzi tego nie łapie, wielu ludzi tego nie rozumie. I ta walka jest konieczna w takim nawet sensie, że Jezus się od niej nie uchylał. Patrzcie, kuszenie na pustyni. I znowu słabość uderza demon, nie? Był głodny, pościł. No, powiedz, żeby jeśli jesteś Bogiem, żeby te kamienie zmieniły się w chleb. Zobaczcie, to jest jakby to, o czym przed chwilą też mówiłem, nie? I ta walka jest bardzo konieczna. I dla chrześcijanina zatem walka duchowa jest wymogiem wpisanym w chrzest i przyczynia się do zdefiniowania jego tożsamości wiary. Znacie tutaj kwestię listu do Rzymian, 6 rozdział, w którym Paweł mówi o tej zbroi wiary, nie? Mówi tak, nie... Tutaj nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Chrześcijanin sługą sprawiedliwości stroniącym od grzechu. Takim jest chrześcijanin, nie? A Nowy Testament wielokrotnie opisuje życie chrześcijańskie. Już nie będę tu czytał cytatów z Pisma Świętego, mam gdzieś wypisane, ale przedstawia Nowy Testament jako walkę to życie chrześcijańskie. Nie chodzi o walkę przeciwko ludziom, ale przeciwko siłom zła i grzechu. Efezjan 6, 10, 17. Nie? To jest właśnie w końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. I ta zbroja, o której mówiłem, ona jest dokładnie opisana w Efezjan właśnie 6, 10, 17. Obleczcie pełną zbroję, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata, tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Wiodra wasze przepaszcie prawdą, oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a nogi obuwszy w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. I w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Wiara jako tarcza. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Miałem nie czytać, ale przeczytałem. No co zrobić? W uniesieniu prorockim. Zauważcie, nie? To jest to. Tu Paweł mówi, jest to walka przeciwko siłom zła i grzechu. Jest to walka wiary. Czyli z wiary rodzi się i do niej zmierza. Jest to walka wewnętrzna, którą wierzący musi toczyć, aby stawić czoło prawu grzechu, które toczy wojnę z prawem Bożym. To jest Rzymian znowu. Przeciwnikiem jest grzech, który nas łatwo zwodzi. List do Hebrajczyków. Tak zwani władcy mocarstwa powietrza. Efezjan 2:2. I oni są określani jako diabeł, Efezjan 6:11, zły, Efezjan 6:16. Jednym słowem, wszystkie te siły, które szkodzą wewnętrznie lub zewnętrznie w stosunku do chrześcijanina, próbujące sprowadzić go z powrotem do bałwochwalczego stanu. Nie? To jest to. I walka duchowa wymaga od nas przygotowania na działanie obejmowane w nas przez Boga. Nie? W pokusie, wiecie, czym jest najgorszą rzeczą? Chyba uwierzyć, że walczymy sami. Nie walczysz sam. Módlcie się w pokusach. Jeżeli przychodzi jakaś pokusa, to się módl. Bo walczy z nami, za nas walczy Jezus Chrystus. On jest po naszej stronie. On jest tą główną postacią i Jego możesz przyzywać, aby ci pomógł. Aby cię wspierał. Nie? Tylko Chrystus może pokonać mieszkające w nas zło. Tylko On. Sami z siebie tego nie zrobimy. A walka duchowa polega na tym, że życie Chrystusa odnosi zwycięstwo nad potęgą zła i grzechu. Amen. I to jest fakt. Nie mówcie jeszcze, Bóg zapłaci. I takim właśnie celem ostatecznym, nie, tej walki duchowej jest przyobleczenie się w Chrystusa. Tak, by mógł żyć w nas. Łaska uświęcająca, oddanie się Chrystusowi, bycie z Nim właśnie w tej bliskości, w relacji. A na koniec słowa, które mi się spodobały. Na koniec, no niestety, tego działu jeszcze.
Martyrius, Abba Martyrius, żył na, w VII wieku, ojciec pustyni. I on mówi tak. Czyż walka wewnętrzna, bój przeciwko myślom i wojna przeciwko namiętnościom nie są tak twarde, jak zewnętrzne wojny przeciwko prześladowcom i tortury fizyczne? Wydaje mi się, że są jeszcze twardsze, jak prawdą jest, iż szatan jest okrutniejszy i gorszy niż najgorsi ludzie. Dopóki będzie tchnienie w naszych nozdrzach, nie przestawajmy zatem walczyć, nie dajmy się pokonać ani zmusić do ucieczki, ale wytrwajmy w walce przeciw szatanowi aż do śmierci, aby otrzymać od Pana wieniec zwycięstwa w dniu odpłaty. Mądre słowa. I teraz ostatni punkt, trzeci, czyli serce jako teren walki duchowej. W antropologii biblijnej serce jest miejscem rozumu, jest miejscem pamięci, jest miejscem woli, pragnienia, miłości i odwagi. Pamięć, wola, pragnienie, miłość, odwaga, rozum. To jest miejsce tego właśnie serca. I można by było powiedzieć, że serce oddaje biblijnie to, co my dzisiaj nazywamy osobą, nie? Bo serce to siedziba życia zmysłowego, uczuciowego, intelektualnego. I ono zawiera elementy, które konstytuują osobę. Tak, taką intuicję, tak, to wszystko podpowiada Duch Święty. I myślę, taką intuicję mieli autorzy natchnieni, tak określali, taka symbolika, głęboka bardzo. Jeżeli ty nie pojmiesz serca, ja nie pojmę serca, jako centrum mojej osoby i w którym dochodzi do poznania innego niż racjonalne, nie takie jak rozum, Bóg jest albo Go nie ma, ale poznania uczuciowego też bardzo często, intuicyjnego, takiego opartego na intuicji, na miłości, na tym pragnieniu Boga, nie? Nasze serce pragnie Boga. Weźmy, ile tych psalmów o tym mówi, nie? Moje serce zaufało Panu, do Boga zwracam, nie? Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza, nie? Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. To jakby cały człowiek szuka Boga. To wszystko wypływa z serca, to pragnienie, ta tęsknota za Bogiem. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Nie? To wszystko jest gdzieś w człowieku, jest to w tej istocie. I jeżeli tak nie spojrzymy na to nasze serce, to nie będziemy w stanie podjąć życia duchowego, wędrówki w kierunku naszego głębokiego istnienia, jestestwa. Myślę, że spróbujmy chociażby w taki sposób na to nasze serce spojrzeć. Z niego wychodzą pragnienia Boga, pragnienie miłości, pragnienie dobra, tego, żeby otrzymywać coś dobrego, dobro przyjmować, ale także dawać, nie? Żeby się spotkać z Bogiem. I w każdym z nas taki kryje się ten człowiek wewnętrzny. I jego zadaniem jest bycie świadomym i przygotowanie wszystkiego, aby ta głęboka świadomość wzrastała i odnawiała się każdego dnia. Żeby w nas każdy człowiek wzrastał, nie? Ten wewnętrzny. I w sercu, można powiedzieć, zachodzi kompatybilność między łaską uświęcającą w nas, w Twoim sercu, a którą jest Duch Święty, a duchem człowieka. To tam jest to spotkanie. Tam, w sercu naszym, w naszym jestestwie, w naszym ja, można by było powiedzieć, w naszej osobie, w centrum naszej osoby, dochodzi do tego spotkania. Ducha Świętego, łaski uświęcającej, no właśnie z nami samymi, nie? I trudno tu jest określić, gdzie kończy się działanie Boga, a zaczyna nasze. Nie? To jest taka jedność tam w tym momencie. I tutaj w nas, w tym sercu jest odciśnięty ten obraz Boga, pragnienie Boga, to wszystko, co gdzieś w nas jest. I tylko Bóg potrafi mieć inne spojrzenie na nasze serce. Spojrzenie głębokie i prawdziwsze od naszego. Co mówi w pierwszym liście Święty Jan 3,20? Jeżeli nasze serce nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego serca, nie? I tutaj właśnie w nas, w tej istocie naszego jestestwa, w tym sercu, biblijnie rzecz ujmując, zostają złożone dary Boże. Duch Święty, miłość Boża, pokój Chrystusowy. I w ten sposób serce jawi się jako miejsce zamieszkania Boga w człowieku, a jednocześnie jako organ, jako to nasze ja, z którego wznosi się do Boga odpowiedź człowieka, pragnienie człowieka, za pośrednictwem miłości, wiary, nadziei i modlitwy. I to by było pięknie, nie? Jest to przestrzeń, którą może wyrazić tylko język symboliczny, ale tutaj Bóg może rozmawiać z człowiekiem, Bóg może zaprosić nas do dania odpowiedzi. Tu często ta modlitwa nasza się dokonuje, tutaj. To spotkanie z Bogiem, nie? W nas samych. Nie tylko myśli, nie tylko rozum,
I to jest też takim jakby pragnieniem, udziałem mistyków takich głębokich, ale to każdy z nas tego może doświadczyć. Nie chodzi o to, żeby widzieć niebo i tak dalej, ale doświadczać Boga. Pamiętasz może modlitwę, na której tak tę miłość Bożą poczułeś bardzo mocno. Ten pokój, który gdzieś się wlewa w twoje serce. To jest właśnie to, nie? Taki stan. I tutaj właśnie też w nas sytuuje się właśnie ten wybór między sercem, które słucha, a sercem, które jest niewrażliwe na Boga, na Boże Słowo. To się nazywa sklerokardia, tak by można było powiedzieć. Serce niewrażliwe na Boże Słowo. I to by było piękne, gdyby tylko właśnie w tym sercu naszym były same dobre pragnienia. Super, mega, to wszystko takie, o czym też mówiłem, nie? Ale kwestia jest trochę inna, bo też w naszym sercu tu gdzieś jest ta żądza, ta popędliwość. Stąd to wszystko wypływa. Jezus mówi, nie? Nie to jest nieczyste, co do człowieka wchodzi, ale co wychodzi, bo w sercu człowieka właśnie to się rodzi, chciwość i tak dalej, i tak dalej. Tu parafrazując słowa Pana Jezusa, nie? I na terenie naszego serca, patrz, toczy się ta walka duchowa. O ile bowiem serce jest miejscem bliskiego spotkania Boga i człowieka, to także jest ono siedliskiem żądz, namiętności podsycanych przez złego. I to ma związek niestety z grzechem pierworodnym, że tak jest. I serce staje się w ten sposób polem, na którym walczą ze sobą podstępy szatana i Boża łaska. I serce jest to właśnie to miejsce tej niewidzialnej walki. To tam może mieć początek powrót do Boga i tam można ulec zakusom grzechu. Można wejść w niewolę bałwochwalstwa, oddawania czci komuś i czemuś innemu niż Bóg. Ileż wojen, walk dokonuje się w tym sercu. A im bliżej Boga każdy z nas jest człowiek, tym lepiej poznaje tę walkę wręcz ze złym duchem. Nie? Im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej właśnie gdzieś ta walka się w nas dokonuje, albo inaczej, ona jest bardziej uświadamiana. Tym też mocniej zły walczy z Bogiem o nas i z nami walczy konkretnie, nie? To jest to. Zauważmy, że jak człowiek się zbliża do Boga, to po pierwsze widzi swoją małość i może się tego przerazić, a z drugiej strony też zły nie chce go wypuścić, nie chce go jakoś tam oddać bez walki i tym bardziej przystępuje do szturmu. Ale mówię, nie jesteśmy sami w pokusach, jest z nami Chrystus i możemy prowadzić to świadomie życie, nie? I tutaj jest fundamentem chyba tej walki, jest to pragnienie, by móc dążyć do serca jednolitego, by współpracować z Bogiem na rzecz nowego życia, jakie Ojciec w nas stwarza przez wiarę w Chrystusa. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Pamiętacie to stwierdzenie z Hebrajczyków, nie? Jedno z moich ulubionych ostatnio też. I mówienie o sercu jako o terenie walki duchowej oznacza rozumienie je także jako teren cierpliwej pracy wewnętrznej na płaszczyźnie czysto ludzkiej. Cierpliwość, wstrzemięźliwość od pewnych rzeczy tutaj się dokonuje poprzez ascezę. To się robi i czyni. I to w sercu człowieka zapada stale i na nowo bardzo ważna decyzja, od której zależy sens każdej egzystencji. Idź drogą komunii, zjednoczenia, czy drogą właśnie miłości siebie. I tu są dwa określenia. Komunia to jest koinonia, a filautia to jest jakby miłość siebie. I to od nas zależy. Na tym zakończymy to dzisiejsze rozważanie. Nawet sam trochę się w tym, że tak powiem, rozgrzałem. Dzięki, że słuchaliście. I pytanie, po pierwsze dla ciebie, takie pytanie na ten czas do następnego spotkania. Czy wiesz, co jest twoją największą słabością? Co jest twoją największą słabością, grzechem? Nad tym się pozastanawiajcie trochę. Na razie proste, nie? I spróbuj nad tym się zastanowić, przemyśleć to, popytać też na modlitwie Pana Boga w swoim sercu. Przez ten czas spróbuj się przyjrzeć w tym kontekście samemu sobie, co? To na tym byśmy to mogli zakończyć. Wstańcie teraz i oddajmy Bogu chwałę. Skończmy tę modlitwę właśnie oddaniem chwały Panu Bogu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Chryste, dziękujemy Ci i wielbimy Ciebie. Ty jesteś naszym Panem. Naszym Panem jest Jezus Chrystus,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Serdecznie.